Po raz trzeci na krakowskim rynku studenci dla Rzeczypospolitej zorganizowali namioty wyklętych, chcąc ponownie przypomnieć historię niezłomnych żołnierzy. To zainteresowanie żołnierzami wyklętymi widać za mną właśnie, gdzie dużo ludzi, duży tłum ludzi jest zainteresowany wystawą, prelekcjami oraz pokazami filmów oraz grupą rekonstrukcyjną, która też jest tutaj szczególną atrakcją, ponieważ ludzie mogą dotknąć tej historii na żywo. Historii, która przez 50 lat była zakłamywana i ukrywana, ale takie wydarzenia jak te przywracają pamięć o czynach bohaterów. Społeczeństwo, myślę, że w większości jeszcze nie wie nic szczegółów większych na temat tych żołnierzy, a oni jakby nie było walczyli za naszą teraźniejszość. Pochowani zostali jak bydło, nie wiadomo gdzie i jak. Nasze uczestnictwo w tym dla uczczenia właśnie ich i wydobycia z mroków niepamięci. O pamięć żołnierzy wyklętych dbają m.in. członkowie Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej w Olkuszu. Jesteśmy tutaj z żywą lekcją historii. W jednym z namiotów można zobaczyć mundury, repliki mundurów, repliki broni, oporządzenia, czyli to, w czym żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, w co byli ubrani, czym walczyli, czym się na co dzień posługiwali. Takie akcje jak te są dobrym środkiem, aby przekazywać młodemu pokoleniu wzorce do naśladowania. Przyszedłem tutaj, aby uczcić bohaterów tak naprawdę, ponieważ gdyby nie oni, nas by tutaj nie było. Mogłoby nas nie być, bo po prostu przyszedłem tutaj ich upamiętnić. Jednym z tych bohaterów dla młodego pokolenia jest Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój. To właśnie głównie na jego historii powstał film Historia Roja, który za kilka dni trafi do kin. Musieliśmy 26 lat czekać na realizację filmu, na wyprodukowanie filmu Historia Roja, ponieważ zdjęcia do tego filmu już kilka lat temu zostały rozpoczęte, jednak pewne okoliczności i instytucje blokowały realizację tego filmu. Żołnierz Rój doczekał się ekranizacji swojej historii, ale w kolejce czekają kolejni niezłomni. Niezłomni, którzy swoją postawą dbali o Polskę, a dzisiaj to młodzi patrioci dbają o ich pamięć. Łukasz Krasny, JP2 TV.